zajebany szylu. Co się kurwa plujesz, to nie Nikoleś, ty śmieciu atencji potrzebujesz. Szczerze wątpię, że z tym bitem nam zaimponujesz, bo prostego przekazu typie nie rozumiesz. To moja szesacka, nikt mnie tu nominował. Tych hejterów z jego filmu chętnie bym zagazdował. Tak mocnego bitu chłopie bym nie zmarnował. Zobaczcie gdzieś za lat kilka na ściance będę pozował. Nie masz nic do powiedzenia, to się szczylu nie udzielaj. Tu na służby zdrowia chłopaku pieniądze się zbiera, a debili takich jak ty to się kurwa zlewa. Nie widzę twój komentarz, to mi krusek już ziewa. Gdy robimy szesnastkę, to robimy to z pasji. Gdy hejtujesz raz, to i tak nie masz racji. Nie żebramy na ludziach, bo to nie nasz cel. Kończę to szesnastkę, mi krus zabicie. Ludzi się śmieje, no ja nie wiem, co się odpierdala. Polskie społeczeństwo psychicznie dopierdala. Ej, co się z wami dzieje? Prędzej zważ niż ze mnie, wielu ludzi się śmieje. No ja nie wiem, co się odpierdala. Polskie społeczeństwo psychicznie nas dopierdala. Wow, o, ta, psychicznie nas dopierdala. Dalej, jadę, słucham tego krzyku. Jeśli chcesz na winność, no to zapłać byku. To jest pasja, a nie żebranie na innych. Wow, szukaj w sobie, a nie w innych ludziach winy. Komentarze, co obrażają mi rodziców, to rozjebuję tych wilków. Taki mocny śmieciu jesteś w necie, a tak naprawdę wielką pizdą jesteś w świecie. I nigdy kurwa sobie nie pozwolę, żeby mi po rodzinie jechał jakiś bolek. Co mu ledwo włos na ryju wyrasta. Ty wiesz jak kupy pierdalej od chłopaka z miasta. I mówisz, że niby mój tata mnie nie chce. A jakby ojciec się dowiedział, to by wyjebał ci PC. Dawaj kurwo, mi krus te więcej. Ale moich starych zostaw w spokoju wreszcie. Tak, zostaw ich wreszcie. Bo oni nic tobie nie zrobili, ścierwie. Dawaj, stykaj chujku jeszcze. Bo nie słyszę niczego innego poza jebanym ścierwem. Chłopczyku, co ty kurwa tam pierdolisz? Piszę wysrywa, nawet matki nie zna to wolisz. Do książek radzę dziecko zapierdalać. Uczyć się przyrki bolanie da ci mama. I gdyby widziała to co piszesz na innych w necie, to kara na rok, dobra beka wiecie. Wow. Ej. Zanim napiszesz jakiś hejt, pomyśl dwa razy, bo cię dojadę śmieciu.